Droga zbawienia, doktryna zbawienia. Uczniowie zaniepokoili się bardzo i mówili, któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Słowo Boże wyraźnie mówi, że zbawienie jest dziełem Boga. Tylko Bóg może zbawić. Zbawienie jest to ratunek od należnej kary piekła wiecznego. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek od należnej grzesznikowi kary piekła wiecznego. Mamy zatem kluczowe punkty dotyczące zbawienia. Osoba Zbawiciela to osobiście sam Bóg jest Zbawicielem. Zbawiciel musi być doskonały. Nie może być Zbawicielem grzeszny człowiek. Nie może być Zbawicielem bezgrzeszny anioł. Jedynie sam, osobiście Bóg, może być Zbawicielem. Dzieło zbawienia to osobiste dzieło Boga. Dzieło zbawienia musi i jest doskonałe. Dlatego nie może zbawić grzeszny człowiek. Nie może zbawić grzeszny człowiek. Nie może zbawić bezgrzeszny anioł. Nie ma na ziemi człowieka, który by tylko sprawiedliwie żył i nie grzeszył. Dlatego nawet najporządniejsi ludzie bez Chrystusa idą do piekła, a najbardziej, najbeznadziejniej grzeszni i podli, gdy do wieczności przejdą wraz z Chrystusem, będą z Chrystusem w niebie. Ewangelia jest obraźliwa dla ludzkiego umysłu. Porządna osoba, która odda wszystko ubogim, swoje życie poświęci na czynieniu najlepszego dobra, ale niewierząca w Chrystusa idzie do piekła. Najbardziej winny człowiek, jeśli uwierzy w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony. Biblia porównuje zbawionego do zgubionej monety. Bóg, Duch Święty, jest porównany z kobietą, która szuka zgubionej monety, aż znajdzie zgubionego. Zgubiona moneta nie może zrobić nic, aby pomóc się znaleźć. Zbawienie jest wtedy, gdy Duch Święty znajduje zgubionego. Biblia porównuje zbawionego do zgubionej owcy. Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, jest porównany do pasterza posiadającego 100 owiec. 99 owiec nie zgubiło się, jedna owca zgubiła się. Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, idzie szukać zgubionej owcy. Owca to głupie zwierzę. Kiedy pasterz jest daleko, to beczy i meczy, ale gdy pasterz jest bliżej, to czuje obecność pasterza i zaczyna być cicho. Można wręcz odnieść wrażenie, że utrudnia pasterzowi zadanie. Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus jest doskonałym, prawdziwym pasterzem owiec. Znajduje zgubioną i bierze na ramiona. To, że pasterz jest Zbawicielem, że pasterz znalezioną owcę bierze na ramiona, pokazuje nam, że raz zbawiony na zawsze jest bezpieczny, gdyż zbawienie jest wieczne. Biblia porównuje zbawionego z glebą, na którą pada ziarno. Ziarnem jest Słowo Boże. Jeśli ziarno zacznie żyć, to Słowo Boże doprowadza duszę do zbawienia. Pismo Święte porównuje zbawienie z ponownym narodzeniem z góry. Narodzenie z Boga jest zależne od Boga. Tak jak człowiek nie miał wpływu na swoje pierwsze narodziny, tak drugie narodziny mówią nam o tym, że to Bóg rodzi zbawionego człowieka do życia wiecznego. Nie da się cofnąć pierwszych narodzin, nie da się cofnąć drugich narodzin. Zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, to na zawsze jest zbawiony. Pismo Święte porównuje zbawienie do spłaty długu. Grzech jest długiem. Grzesznik ma wielki dług, jednak Pan Jezus Chrystus zapłacił w pełni za dług grzesznika. Grzesznik ma wolność na podstawie doskonałej zapłaty Pana Jezusa. Dług jest zapłacony w pełni. Dłużnik już nie jest dłużnikiem. Biblia porównuje zbawienie ze spojrzeniem na miedzianego węża. W czasach Mojżesza węże jadowite kąsały ludzi. Mojżesz dostał polecenie, aby zrobić miedzianego węża. Kto popatrzył na węża, ten był uratowany od skutków ukąszeń węży.
Podobnie każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, jest zbawiony i ma życie wieczne. Nie da się cofnąć zobaczenia. Podobnie nie da się cofnąć skutków uwierzenia w Pana Jezusa. Kto jest raz zbawiony, to na zawsze zbawiony już jest nieutracalnie. Biblia porównuje zbawienie z przyjęciem Syna Bożego. Ci, którzy Pana Jezusa przyjęli, mieli prawo stać się dziećmi Bożymi. Biblia w 4 rozdziale Ewangelii Jana porównuje zbawienie z napiciem się wody i ze zjedzeniem w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Kto się napije wody, którą daje Pan Jezus, ten już nigdy nie będzie chciał pić, bo nie będzie nigdy pragnął. Kto zje chleb, który daje Pan Jezus, to nie będzie głodny na zawsze. Człowiek zasłużył na oddalenie od Boga przez swoje grzechy. Pan Jezus wisiał na krzyżu 6 godzin. Z tych 6 godzin przez 3 godziny było ciemno. Wtedy Jezus wołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wtedy Pan Jezus poniósł pełną karę. Wtedy Pan Jezus poniósł sąd za człowieka. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, może mieć wieczną społeczność z Bogiem, bo Pan Jezus cierpiał oddalenie od Boga. Całe grzechy zbawionego zostały włożone na Pana Jezusa i Pan Jezus stał się grzechem za zbawionego. Sprawiedliwość Chrystusa została policzona zbawionemu i jako święty i sprawiedliwy może nazywać Boga swoim Ojcem. Narodzenie na nowo i zbawienie możemy porównać z pojawieniem się, możemy porównać do pojawienia się dorosłego motyla, który jeszcze niedawno był w stadium poczwarki. Jest to porównanie, które nie pochodzi z Biblii, ale przedstawia, jak ja rozumiem zbawienie. Dorosły motyl jest tak pięknym stworzeniem, że w niczym nie przypomina nam larwy. W ten sam sposób zauważymy ogromną różnicę występującą między dzieckiem Bożym po narodzeniu się na nowo, a potępionym przez Boga martwym duchowo człowiekiem. Bóg jest dobry i Bóg jest święty. Człowiek z natury nie jest dobry i nie jest święty. A to powoduje, że bez zbawienia i narodzenia na nowo człowiek nie może być w społeczności ze świętym i dobrym Bogiem. Niezbawiony człowiek jest daleko od Boga. Porównanie do motyla nie jest bez braków, dlatego że naturalną rzeczą dla motyla w stadium poczwarki jest przejście do etapu dorosłego motyla. Natomiast w przypadku dziecka diabelskiego, jakim jest każdy, kto nie narodził się na nowo z Boga, przemiana w dziecko Boga nie jest automatyczna i nie jest naturalna. Pan Jezus powiedział do Nikodema: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak mówi nam Ewangelia według Jana, rozdział 3, werset 3. Chwilę później Pan Jezus dodał: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Ewangelia Jana, 3, rozdział 7, werset. Co to znaczy narodzić się na nowo i co znaczy być zbawionym? Pismo Święte wielokrotnie oświadcza, że aby być zbawionym i mieć życie wieczne, niezbędne jest nowe narodzenie. Narodzenie na nowo jest podstawowym miernikiem tego, czy ktoś jest urodzony jako dziecko Boga, czy pozostaje nadal w śmierci jako dziecko diabelskie. Zbawienie i narodzenie na nowo jest początkiem życia z Boga. Narodzenie na nowo odróżnia każdego prawdziwego chrześcijanina od martwego duchowo wyznawcy, będącego chrześcijaninem jedynie z nazwy, który jest wykrzywiającym proste drogi pańskie, pełnym wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synem diabelskim. Narodzenie na nowo i zbawienie decyduje o tym, czy ktoś jest duchowo odrodzonym, nowym stworzeniem, czy istotą nadal pogrążoną w swoich grzechach, na której ciąży Boży gniew z wiecznym wyrokiem Jego potępiającego sądu. O nieodzownej konieczności spełnienia tego warunku wypowiada się Pan Jezus Chrystus w rozmowie, jaką prowadzi z Nikodemem, co mamy opisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział, od 3 do 7 wersetu. Pan Jezus Chrystus wyjaśnia tam, że nie chodzi o ponowne cielesne zrodzenie człowieka, lecz o jego narodzenie się z Ducha Świętego.
Nie chodzi o ponowne wejście do łona matki i wyjście z łona matki, lecz o narodzenie z góry, z nieba. Przez zbawienie i nowe narodzenie z Boga Ducha Świętego człowiek staje się nową istotą wyposażoną w całkowicie nową, świętą i wieczną naturę. Zbawienie jest jednorazową, trwałą przemianą duchową, która daje człowiekowi pewność, że druga śmierć nie będzie już nigdy miała nad nim mocy. Zbawienie dokonuje się na drodze pokuty, na drodze upamiętania, czyli zejścia z drogi grzechu i osobistego wyznania Bogu swoich grzechów, uznania się przed Bogiem winnym i zasługującym na śmierć, przy jednoczesnym przyjęciu daru łaski w postaci dzieła Syna Bożego, Pana Jezusa, które On wykonał na Golgocie. Bóg, który widzi taką szczerą skruchę, chętnie przebacza człowiekowi na mocy doskonałego dzieła Jego Syna, Chrystusa Jezusa, i czyni człowieka duchowo nowym stworzeniem. Narodzenie na nowo jest dziełem Boga. Nie jest to dzieło człowieka. Równolegle z narodzeniem na nowo Bóg daje człowiekowi zbawienie, przebaczenie z łaski Boga za darmo. W czasie narodzenia na nowo Bóg daje pewność trwałego odpuszczenia grzechów, których Bóg, jak Bóg sam zapewnia, nigdy więcej nie wspomni. Pokuta, upamiętanie się, uznanie się to jest utrata wiary w siebie, utrata wiary sobie i utrata zaufania do samego siebie. Pokuta i wiara to dwie strony tego samego banknotu. Człowiek musi uwierzyć w Pana Jezusa i człowiek musi przestać wierzyć w siebie. Grzesznik musi uwierzyć Panu Jezusowi i grzesznik musi przestać wierzyć sobie. Zgubiony musi zaufać Jezusowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, i zgubiony musi przestać ufać sobie samemu. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Co ma grzesznik czynić, aby był zbawiony? Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie grzechy ludzi. Umarł na drzewie krzyża zamiast grzesznika. Grzesznik może skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Jak? Na to pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony, apostoł Paweł powiedział: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset.